Cześć! W tym odcinku opowiem o zapożyczeniach z języka angielskiego, które tak sprytnie wskoczyły do polszczyzny, że być może część z Was nawet nie wie, że to zapożyczenia. Tak może być! Kilka informacji może Was naprawdę zaskoczyć. Mnie zaskoczyły. Tak, ze trzy. Jak pewnie wiecie, mamy kilka rodzajów zapożyczeń. Są zapożyczenia właściwe, na przykład deadline albo leader. My te słowa zapożyczyliśmy w całości. Zapożyczyliśmy formę, znaczenie, zapis, które oczywiście możemy sobie spolszczyć. Mamy też kalki. Kalką jest na przykład nastolatek, bo my tworząc to słowo, cząsteczkowo przetłumaczyliśmy sobie angielski wyraz teenager. Teen – nasto, ager – latek. Wyszedł nastolatek. Mamy też zapożyczenia znaczeniowe, takie właśnie najsprytniejsze, bo tu chodzi o to, że mamy już jakiś wyraz, on jest nam bardzo dobrze znany, ale nagle pod wpływem języka obcego ten wyraz zaczyna mieć nowe znaczenie. Takim właśnie zapożyczeniem jest słowo dieta w znaczeniu sposób odżywiania się, jadłospis, bo dawniej dieta to też był sposób odżywiania się, ale podczas choroby. Wtedy, kiedy organizm miał określone potrzeby i trzeba było pokarmy do tych potrzeb dostosować. Dowodem jest definicja, którą znajdziecie w słowniku profesora Doraszewskiego. Proszę. Odżywianie ograniczone do pewnych tylko pokarmów, zalecane zwłaszcza podczas choroby. Dziś dieta to, tak jak wspomniałam, po prostu sposób odżywiania się i właśnie taką definicję, obok tej pierwszej, starszej, możecie znaleźć w słowniku. Kolejnym zapożyczeniem znaczeniowym jest nostalgia. Dawniej to tęsknota, zwłaszcza za krajem ojczystym. A dziś nostalgia to po prostu smutek, tęsknota za czymś, co minęło i już nie wróci. Ktoś może powiedzieć, nostalgia za latami 90. Jeśli ktoś tak czuje taką nostalgię, może właśnie tak powiedzieć. Ja takiej nostalgii nie czuję. Ktoś mi kiedyś napisał, że nie mogę mówić pierwszy, drugi, trzeci sezon mówiąc inaczej, bo sezon w znaczeniu cykl seria to anglicyzm. I ten komentarz, pamiętam to, był zakończony moim ulubionym tekstem, czyli tak mi powiedziała moja polonistka. Rzeczywiście, sezon w znaczeniu cykl seria najprawdopodobniej jest anglicyzmem, bo w języku angielskim mamy słowo season, i to słowo jest używane w tym kontekście, ale w słowniku wydawnictwa PWN znajdziemy informację, że sezon to między innymi cykl odcinków serialu, programów rozrywkowych, stanowiący pewną całość. Więc myślę, że spokojnie mówiąc inaczej może mieć kilka sezonów, nawet kilkanaście. Teraz pułapka, w którą sama jakiś czas temu wpadłam, na szczęście szybko wychwyciła to jedna z moich obserwatorek, za co bardzo jej dziękuję. A chodzi o słowo dedykowany, w znaczeniu przeznaczony do czegoś, dla kogoś, służący czemuś. Na przykład aplikacje dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. Do niedawna słowo dedykować miało taką oto definicję. Poświęcić komuś utwór literacki, muzyczny lub dzieło sztuki, umieszczając w nim lub na nim dedykację. Dziś najprawdopodobniej pod wpływem języka informatyków słowo dedykowany zaczyna mieć nowe znaczenie. Oczywiście zaczerpnięte z języka angielskiego. Z mojej analizy wynika, że w języku informatyków dedykowany oznacza specjalnego użytku, specjalnego przeznaczenia. Na przykład taki computer może być dedicated. Ja to rozumiem. Doskonale rozumiem, że język specjalistyczny musi być precyzyjny. Jeśli będziemy szukać polskich odpowiedników, to możemy w jakimś stopniu tę precyzję utracić. Ale ludzie drodzy, język, którego używamy na co dzień, w sytuacjach codziennych, to zupełnie inna bajka. W takich sytuacjach my słowo dedykowany możemy czymś zastąpić, albo to słowo wywalić. Na przykład nie rozumiem, dlaczego ktoś pisze muzyka dedykowana do masażu. Zamiast muzyka do masażu. Dlaczego ktoś pisze pokrowiec dedykowany do transportu roweru. Zamiast po prostu pokrowiec do transportu roweru. Nie rozumiem. Przecież tak jest jaśniej, krócej, prościej, lepiej. Czemu tak komplikujemy sobie życie? Wytłumaczcie mi to. Ja nie wiem. A teraz coś,
co naprawdę bardzo mnie zaskoczyło. Być może już kiedyś o tym słyszałam, tyle że nie zapamiętałam tego, nie wiem. Ciekawa jestem, jak Wy zareagujecie, bo może to dla Was oczywiste, a może Wam kopara opadnie. Zobaczymy. O co chodzi? Chodzi o to, że smog, takie ostatnio modne słowo, smog, tak swojsko brzmiące słowo, smog, to zapożyczenie. Jest to połączenie dwóch angielskich słów. Smoke, dym, i fog, mgła, czyli smog. Naprawdę, dla mnie to jest odkrycie na poziomie mówimy nie jeść, a nie nie jeździ. Co więcej, Polacy prawdopodobnie próbowali wymyślić polski odpowiednik. Wyszło im coś takiego. Dymgła, dymmgła, dymomgła. Jakoś nie dziwi mnie to, że wygrał smog. Według mnie to słowo o wiele zgrabniejsze, lepiej brzmiące i smog o wiele lepiej oddaje charakter zjawiska. O, tak myślę. Ale naprawdę, dla mnie to jest odkrycie 2018 roku. Na koniec końcówka ing. Niezwykle sprytna, cwana bestia. Bo na pierwszy rzut oka ona w ogóle nie pasuje do języka polskiego. Ale są takie słowa, w których nie razi. Na przykład taki trening, albo jogging, albo leasing, albo lifting. No razi tu ing? Nie razi. Co więcej, my cały czas przyjmujemy nowe słowa z ingiem. Jakiś czas temu przyjęliśmy controlling, czyli metodę zarządzania przedsiębiorstwem. Czasem z inga się śmiejemy. Stąd leżing, plażing, smażing, shopping, grobing i wszystko jest w porządku, dopóki to zostaje w sferze żartu językowego. Jak wiecie, ja żarty językowe bardzo lubię, wszystkie. Prawie. Mamy też phishing, czyli problem, który nas męczy i dręczy od jakiegoś czasu. Phishing to taki atak socjotechniczny, polegający na wysyłaniu wiadomości, na przykład mailowo, które podstępem wyłudzają poufne informacje lub nakłaniają do jakiegoś określonego, no niebezpiecznego dla nas działania. Phishing brzmi bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tyle, że moim zdaniem to słowo niewiele nam mówi, więc mnóstwo osób po prostu nie wie, czym phishing jest. Tak się składa, że Alior Bank zorganizował konkurs polegający na tym, że trzeba wymyślić polski odpowiednik słowa phishing, polską nazwę. Moi drodzy, myślę, że to coś dla Was. Do wygrania są tablety, smartwatche i lokalizatory. Szczegóły konkursu wraz z regulaminem znajdziecie na stronie, do której link jest w opisie pod filmem. Ale to nie wszystko, bo na tej samej stronie możecie przejść kurs samoobrony przed phishingiem. Naprawdę nie lekceważcie tego tematu, bo dobrze wiecie, że każdy z nas jest narażony na phishing. A przecież wszyscy mamy swoje problemy i dodatkowe nie są nam potrzebne. Dlatego wchodźcie na stronę phishingstop.aliorbank.pl i korzystajcie z tych porad. W każdej chwili one mogą się przydać. To teraz suchar, który leci tak. Jaki nick w grze ustawia sobie Ola? Nikola.